powiedz, skąd wziął się pomysł na Frankę? Dlaczego postanowiłaś napisać tę książkę? W pierwszym etapie, jak zaczęłam pisać moją książkę, to myślałam tylko i wyłącznie o spełnianiu marzeń. Byłam po takiej poważnej rozmowie z moją babcią. Nie powiem, bo troszeczkę byłam zdenerwowana po tej rozmowie. I wtedy doszło do mnie, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy ani my siebie nie motywujemy do działania, ani może niektóre osoby nie motywują nas. I postanowiłam napisać taką książkę, aby dzieci mogły same siebie motywować na określonym wzorze. W tej książce wzorem jest Franka, główna bohaterka, która ma 11 lat. Więc to był ten pierwszy główny impuls, który doprowadził do tego, że zaczęłam w ogóle pisać. Drugim impulsem były artykuły na temat zwierząt, które są pozostawiane w lesie. I to był ten drugi impuls, że doszłam do wniosku, że muszę połączyć to spełnianie marzeń w książce razem z ochroną zwierząt. I to był ten drugi impuls. A później, dzięki profesorowi Leszczyńskiemu, który zwrócił mi uwagę, że brakuje zakorzenienia w mojej książce, to dodałam historię Bulandy, o tej postaci dowiedziałam się od mojego teścia. A przybliż nam trochę historię Bulandy, o co w niej chodzi? Co ci teść przekazał? Bulanda był postacią historyczną z Gorców, urodził się w Szczawie w 1831 roku, zmarł w 1912 i Bulanda był znachorem, który znał się na ziołach, znał się na uleczaniu zwierząt, ludzi, na stawianiu złamanych kości. I wtedy, kiedy on żył, to akurat ci górale zagórzańscy, bo o nich jest mowa w mojej książce i o ich języku, nie mieli dostępu do szpitali, tak jak na przykład w Krakowie. My mówimy naprawdę o końcówce XIX wieku i początku XX wieku, więc ten dostęp był utrudniony. I nagle pojawia się, prawda, postać tego Bulandy, Tomasza Chlipały, który niejednokrotnie za darmo leczył tych swoich, można powiedzieć, tych swoich współbratyńców, tych swoich kolegów, koleżanki, sąsiadów. Leczył po prostu ich i pomagał im w sytuacjach, które nieraz zagrażały życiu i zdrowiu. Jest to książka dla dzieci, dla młodzieży. Co chcesz im przekazać poprzez tę książkę? To jest książka szczególnie dla 10-11-latków, ale tak naprawdę po różnych spotkaniach autorskich w Polsce, a ich było 7, mam taki odbiór, że każdy może przeczytać tą książkę, bo każdy widzi w tej książce coś innego, bo są te 4 główne tematy, które poruszyłam: spełnianie marzeń, ochrona środowiska, ochrona zwierząt i oczywiście zakorzenienie w danej tradycji. Tutaj mamy mowę, w książce występują górale zagórzańscy, więc to jest do dzieci skierowane szczególnie, ale każdy tak naprawdę znajdzie temat, który jest ważny dla nich i który po prostu poruszy ich serca. Jest to historia Franki. Dlaczego akurat to imię i dlaczego twoim bohaterem książki jest właśnie dziewczynka? Franka dostała w tej książce swoje imię po świętym Franciszku, po to, żeby była łączniczką między Królestwem Przyrody a ludźmi. I to był, dlatego też nazwałam ją w taki sposób, bo chciałam tak jakby upamiętnić ważną, taką też następną historyczną postać, bo święty Franciszek był jeden z pierwszych propagatorów praw zwierząt. I to było dla mnie bardzo ważne. Więc to pierwsza odpowiedź. A drugie, jakie było pytanie? Dlaczego akurat dziewczynka? Dlaczego akurat dziewczynka? W polskiej literaturze dziecięcej, wydaje mi się, że dopiero od kilku lat jest taka tendencja, żeby podkreślać dziewczynki, a nie chłopców, tylko i wyłącznie. Ponieważ jestem kobietą, ponieważ przeszłam tą drogę spełniania swoich marzeń, doszłam do wniosku, że powinna powstać postać dziewczynki superbohaterki. I Franka jest superbohaterką, bo jest dzielna, przeciwstawia się
Bractwu Pustki. Jest są Bractwu Pustki, którzy chcą zniszczyć Królestwo Przyrody, a ponadto ma dyskusję ze swoim dziadkiem na temat spełniania nowego swojego sportu. I to jest trudne, dlatego że jest to, to nie jest równa walka, to nie jest równa dyskusja między dziećmi a rodzicami czy dziadkami na temat swojego sposobu życia, prawda? Więc to jest kolejny problem, który występuje w książce, że dorośli muszą zrozumieć, że w pewnym momencie dzieci to są odrębne jednostki, które inaczej mogą myśleć i inaczej działać niż my, dorośli, byśmy tego chcieli. A jakbyś określiła gatunek tej książki, bo to jest taka trochę baśń, ty nazwałaś to wcześniej realizmem magicznym, tak, prawda? Możesz rozwinąć? Tak, nazwałam tą, książka jest napisana w nurcie realizmu magicznego, ponieważ występuje tutaj dialekt mowy zagórzańskiej, występują tutaj elementy podań. Oczywiście niektóre przekształciłam na potrzeby swojej książki, więc podania, legendy, nietypowe właściwości głównych bohaterów, gadające zwierzęta i gadające rośliny, to są elementy tego realizmu magicznego, czyli ta rzeczywistość taka zwyczajna łączy się z czymś bardzo nietypowym. I jeszcze jest jedna cecha, że bohaterowie, dla bohaterów to wcale nie jest zaskakujące, że prawda, rzeczy niezwykłe się dzieją. Na tym polega realizm magiczny. Akcję książki osadziłaś w górach. Powiedz dlaczego, jakie są twoje związki z góralami? Akcję osadziłam w Zakopanem. Franka jest zakopianką, jest góralką i to wynika z tego, że ja jestem zakopianką i po prostu tęskniłam za Polską, tęskniłam za moją ukochaną miejscowością Zakopanem i tęskniłam za górami. Przeżyłam tam 28 lat przed przyjazdem tutaj do Chicago. W związku z tym doszłam do wniosku, że fajnie by było powrócić do tego dzieciństwa, tego pięknego dzieciństwa z tymi górami, góralami i z Zakopanem, które już pomału niestety odchodzi w zapomnienie przez niestety obecne apartamenty, które są budowane jak grzyby po deszczu. A czy w tobie jest coś z Franki? Albo we Francji z ciebie może bardziej? Ja myślę, że taka hardość, dążenie do celu, taka odwaga w życiu prawdy, no bo Franka musi tak naprawdę przeciwstawić się woli swojego dziadka, mówiąc mu nie będę spełniać dalej twojego marzenia, będę spełniać swoje marzenie. To są takie cechy, może inaczej, były w moim życiu też takie sytuacje, kiedy ja musiałam powiedzieć pewnym osobom, że nie, bo ja będę sobie robić po swojemu. I tak, to są te może sytuacje, które też występowały w moim życiu. Jak myślisz, co się z twoją książką stanie, w sensie takim, czy ona na przykład trafi gdzieś do szkół jako lektura, nie mówię, że obowiązkowa, ale być może w tych polonijnych szkołach tutaj w Chicago, gdzieś jakieś fragmenty będą wykorzystywane na lekcjach? Myślę, że, to znaczy, życzyłabym sobie i życzyłabym sobie nauczycielom, że te niektóre fragmenty wykorzystają na lekcjach, może do dyskusji, może wykorzystają sobie rysunki, żeby dzieci opowiedziały, żeby była taka konwersacja między nauczycielem a uczniami. Myślę, że jeżeli chodzi o szkoły polonijne, to raczej bym poszła w wykorzystaniu rysunków, prawda? I to dlatego, że te niektóre fragmenty w książce mogą być bardzo trudne, natomiast są też takie fragmenty, które można byłoby wykorzystać na przykład na lekcji geografii albo na lekcji historii, ponieważ opisałam stare Zakopane, kiedy Bulańda idzie przez Zakopane i patrzy się, jak to Zakopane się zmieniało w tamtym okresie, czyli w 1912 roku. A faktycznie wtedy był niesamowity postęp, jeżeli chodzi o architekturę Witkiewicza. No ja rozmawiałam dzisiaj z nauczycielkami, więc one zadeklarowały, że będą swoim uczniom tę książkę pokazywać, więc ja myślę, że na pewno trafi ona tutaj do tych szkół polonijnych.
Tę książkę bardzo przyjemnie, łatwo i szybko się czyta, właśnie chociażby ze względu na te ilustracje, ale też ze względu na krótkie rozdziały, no i też na, no muszę to powiedzieć, na papier, na taką przyjemność w dotyku. Kto czuwał nad wykończeniem? Czy to była taka właśnie już twoja, to ty czuwałaś nad tym wszystkim? Jeżeli chodzi o rysunki, to ja zdecydowałam, kto ma rysować. Ja znalazłam pana Kajewskiego, który to narysował i mieliśmy bardzo wiele dyskusji na temat tych rysunków. To nie jest tak, że oddałam panu Kajewskiemu, można powiedzieć, wolność w doborze rysunków. Nie, to było 3 miesiące dyskusji, telefonów i opracowywania tych rysunków wspólnie. Ja tutaj absolutnie nie oddałam panu Kajewskiemu całkowicie wolności, dlatego że mi zależało na tym, żeby te rysunki wyglądały odpowiednio tak, jak ja chciałam, prawda? Albo odpowiednie te niuanse były zaznaczone. Jeżeli chodzi o papier, format i wykończenie, to tutaj muszę oddać podziękowania mojemu wydawcy, panu Robertowi Kowalczykowi, który faktycznie on wybrał papier, bo mnie nie było w Polsce, więc musiałam mu zaufać i on to wybierał i jestem mu za to bardzo wdzięczna. Jeżeli chodzi o okładkę, to była tak jakby wspólna praca między moim rysownikiem, czyli panem Kajewskim, kuzynką mojego męża, która jest architektem wnętrz, która to jakoś tak ładnie skoordynowała. No i oczywiście ja poddawałam pewne pomysły, które też zauważyłam na internecie, żeby to wszystko tak elegancko wyszło. No ja tutaj zakończenia oczywiście nie zdradzę, ale ta książka, ta część kończy się w taki sposób, że na pewno musi być jej kontynuacja. Powiedz, czy już masz jakiś plan na kolejne części? Już myślałaś o tym? Zakończyłam to w taki sposób nietypowy. Po pierwsze chciałam zaskoczyć czytelnika. Nie wiem, ty przeczytałaś książkę, powiedz mi, zaskoczyłam cię? Zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłam. I o to mi chyba chodziło, żeby był taki niedosyt tego. Oczywiście najpierw zakończyłam rozdział wcześniej, czy 2 rozdziały wcześniej, zakończyłam w taki sposób satysfakcjonujący wszystkich czytelników, prawda? Natomiast tę końcówkę dałam dlatego... To tak jakby rozpoczęcie kolejnej historii. Tak mi się wydaje. Nie byłam gotowa na wojnę w tej pierwszej części i myślę, że będę musiała... To będzie trudne dla mnie zadanie, nie wiem o tym, bo to jest trudny temat, ale ponieważ jeźdźcy Bractwa Pustki są agresywni i to są nasze grzechy, to jest 7 grzechów głównych. Oczywiście tutaj są oddani jako postacie fikcyjne, ale jednak oni, prawda, chcą zniszczyć Frankę. Więc muszę dodać tą kolejną część po to, żeby tak jakby pokazać jednak walkę między dobrem a złem. A skąd ci się wzięły te terminy? Królestwo Przyrody, Wysłannicy Bractwa Pustki, Księga Źródła Prawdy. Jak to wymyśliłaś? Wiesz co, to był proces. Najpierw wydawało mi się, że takie proste nazwy będą w porządku, ale pod koniec rozmawiałam z jedną z pani redaktorek z wydawnictwa, które nie przyjęło mojej książki i ona mówi tak, powiedziała do mnie, wiesz co, brakuje mi takich nietypowych nazw. Fajnie by było, gdybyś dodała jakieś takie niezwykłe nazwy do swojej książki. Ja bardzo dużo słucham ludzi, którzy mają jakieś konstruktywne opinie na temat mojej książki. I ja wzięłam sobie to do serca i doszłam do wniosku, że włożę te nazwy nietypowe. Zaczęłam myśleć, jakby tutaj je nazwać, na przykład Zamczysko Wykrętych Dusz, prawda? No i tak sobie myślałam, co chciałabym przez to powiedzieć. No jeżeli chodzi o Zamczysko Wykrętych Dusz, to prawda, jest związane z tym, że te dusze musiały strasznie dużo zła zrobić. Jeżeli chodzi o Królestwo Przyrody, no to chciałam pokazać tą dostojność otaczającej nas natury, że jednak, prawda, ona jest potęgą i my powinniśmy się momentami dostosować do niej. Jeszcze był jeden jakiś...
Księga Źródła Prawdy. Księga Źródła Prawdy. Jeżeli chodzi o Księgę Źródła Prawdy, to w podaniach o Bulandzie jest nazywana Czarnoksięgą. Ale ja nie chciałam, Czarnoksięga się, prawda, bardzo się kojarzy raczej z satanizmem niż pozytywnie, więc jeżeli my chcemy być prawdziwi, to musimy żyć w prawdzie. Więc doszłam do wniosku, że tą przeciwwagą dla jeźdźców Bractwa Puski będzie prawda. Więc dlatego tak nazwałam tą księgę, Księga Prawdy, Źródła Prawdy. Czyli dochodzimy do sedna sprawy, do tego, do tej czystości, która powinna być w każdym z nas. Powiedz jeszcze nam na zakończenie, gdzie można kupić twoją książkę? Książkę można kupić oczywiście na spotkaniach autorskich. Będzie jeszcze będą dwa spotkania tutaj w Chicago. 22 sierpnia będzie spotkanie w kongresie oraz planujemy ze Zrzeszeniem Nauczycieli tutaj Polonijnych również spotkanie, ale na to trzeba sprawdzać stronę Zrzeszenia Nauczycieli tutaj Polonijnych oraz moją stronę facebookową Maria Frycz Zoltek, ale również informacje będą na moim Instagramie Frycz Zoltek. Ale można książkę również dostać na stronie internetowej mojego, to znaczy nie mojego wydawnictwa, tylko pana Roberta Kowalczyka. Wydawnictwo nazywa się Arwa, a po węgiersku właśnie Arwa oznacza orawa. Więc mam dużo szczęścia, ponieważ w książce również występują elementy węgierskie. Marysiu, bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gratuluję, bo naprawdę wspaniała książka. No i życzę dalszych sukcesów, powodzenia. Justyno, bardzo ci dziękuję, że czekałaś się na naszą rozmowę. Bardzo ci za to dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.